Warto chyba sobie też przypomnieć parę faktów za poprzedniego rządu, kiedy to minister Kowalczyk mówił rolnikom, że mają nie sprzedawać zboża. Wtedy, kiedy cena zboża szła w górę i ona znowu teraz spadła. I warto podkreślić, że za ten spadek ceny zboża nie odpowiada ukraińskie zboże, tylko zboże rosyjskie, które wjeżdża do Europy. I pierwszym rozwiązaniem, które powinno zostać wprowadzone na poziomie unijnym, to naprawdę zablokowanie wpływu towarów z Rosji, które przypływają tutaj. To nasz pszenicy, bo z takimi danymi się zapoznawałam, to naprawdę z kilkunastu procent, już w zasadzie co piąta tona zboża pszenicy na świecie, to jest pszenica rosyjska. Skoro jesteśmy i byliśmy w stanie wprowadzać różnego rodzaju pakiety sankcji, powinniśmy zacząć wprowadzać też sankcje, jeżeli chodzi o towary żywnościowe, bo to jest kwestia też naszego bezpieczeństwa, nie tylko tu w Polsce, tylko na poziomie całej Unii Europejskiej.